szczerze mówiąc, teraz to nagrywam trochę w biegu, bo życie moskiewskie wróciło do normy, więc wszyscy teraz tu pędzimy i chyba trochę nadrabiamy to wszystko, co umknęło przez kwarantannę. Więc znowu zaczęłam pracować od rana do nocy, nie wyrabiam się, mam po prostu mnóstwo zaległości, nie jem, nie śpię, nie mam znowu czasu, żeby się spotkać ze znajomymi, więc i tak się nie widzę z nimi, chociaż nie ma żadnej kwarantanny. Życie w Moskwie wróciło do normy, wróciło do swojego zwykłego tempa, właściwie wszystko już jest otwarte. O, poczekajcie, biegnę na tramwaj. Tak, wszystko jest prawie otwarte. Już są otwarte biblioteki, zaraz otworzą się archiwa, teatry. Nie wiadomo jeszcze, co będzie w przyszłym roku ze studiami, ale podejrzewam, że może być różnie, bo w Rosji chodzą plotki o drugiej fali koronawirusa.